Yo, 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 siemanko, z tej strony Suzy Lipka. Boże, to już jest chyba stare. Ale słuchajcie, siema. Kolejny dzień, kolejny vlog. Mam paczkę, właśnie mi przyszła i wydaje mi się, że to jest coś dla moich zwierząt. No ale cóż, przekonamy się razem. Już otwieram. Oni mnie będą nienawidzić, jak to wiecie. Ale szczególnie to kupiłam dla królika. O matko! O jest, słuchajcie, golarka dla moich zwierząt. Tak powinieneś wyglądać, a teraz jesteś zarośnięty. A tutaj jest pudel na tym, to chyba specjalnie dla ciebie jest ta golareczka. Co? Słuchajcie, będę dzisiaj, może nie przy was, bo się będę za bardzo stresowała, ale na pewno będę golić królika mojego, bo wiecie co, groomerzy nie bardzo chcą ją przyjmować z tego względu, że boją się o królika, w sensie takim, że ona jest delikatna, króliczki mają delikatne serduszko. No i ostatnio pani tak bardzo na raty ją goliła. No i doszłam do wniosku, że w sumie to mogę to po prostu robić sama. A tutaj kupiłam taki cały zestaw. Kupiłam to na stronie Empiku, na tej aplikacji. I zobaczcie, mamy grzebyczek, mamy nożyczki. A, ale będziemy cię ciachać! Będziemy ciachać Włodzi Marvelowi. I Marvel też u groomera tak śpiewa, że wy nie macie pojęcia, on po prostu jęczy. Jak ja go czeszę albo obcinam w domu, to jest git w ogóle, nie? A u groomera to jest podobno jakaś tragedia. Mamy takie nożyczki do pazurków, kabelek, pilnik, to też fajne w sumie. I najważniejsze, golarka. I to nie byle jaka golarka, no bo ona ma nawet zwierzaczkę tutaj, patrzcie. Ale będę ją golić. Ty, no ja mam nadzieję, że to fajnie będzie działało. Jest tu jakaś bateria, można to też ładować ładowarką. To jest strasznie wielka bateria, zobaczcie. No i szczerze mówiąc, to jestem bardzo zadowolona. Ale będziemy golić dzisiaj zwierzaki z moją kuzynką. Mariola, przyszła golarka dla zwierząt! No, królik pójdzie na pierwszy ogień. Bardzo się cieszę z tego zakupu, bo uważam, że właśnie, no, szczególnie mój króliczek, ją wystarczy raz na 3 miesiące. Piratka w ogóle nie gole, oczywiście. Marvela może coś tam skudne, szczególnie jak ma jakieś teraz kołtuny ostatnio, bo on jest taki niegrzeczny. Pirat jest taki grzeczny u groomera, a Marvel absolutnie nie. I on podobno się zawsze śmieją z niego, że jest piosenkarzem po mamusi u groomera. A u mnie jest grzeczny, więc ciekawe. No cóż, zobaczymy. Jaram się bardzo z tego, więc będziemy testować i będę wam dawać na dniach znać, jak się sprawdza. Ale tak jak powiedziałam, nie pokażę wam tutaj absolutnie, bo się boję. Muszę najpierw to, wiecie, ogarnąć. Będziesz dzisiaj ogolona. Będziesz dzisiaj taka normalnie niepuchata, taka będziesz odkołtuniona. No tak. Patrzcie, jaka słodka. No ty, Marvel, też słodki, no nie możesz z tej zazdrości normalnie już, tak, tak. W ogóle jutro gra Polska-Argentyna i będę oglądać, patrzcie, co wczoraj kupiłam. Takie kupiłam, te jeszcze mam. Ja jestem gotowa, jestem kibicem i ja będę oglądać. Woohoo, Polska! Dajcie znać, czy oglądacie. Ale podczas mundialu to wiecie, jakie są emocje. Duże, duże są emocje, więc myślę, że trzeba oglądać. A podczas Black Friday zrobiłam jeszcze zamówienie na Bath & Body Works, więc jeszcze ono mi musi przyjść. Kupiłam dwie świeczki i jeden żelik do mycia rąk, bo była taka przecena, że zazwyczaj są za 120 te świeczki i były po 70 zł, więc mówię, to wezmę, kupię i jeszcze na nie czekam. I wczoraj pierwszy raz coś wysłałam paczkomatem. Mój chłopak zapomniał zabrać legitymacji stąd i wysłałam mu paczkomatem, bo mam dosyć blisko domu akurat. I to jest takie łatwe, guys, że wy nie macie pojęcia. Ja odbierałam paczki z paczkomatu wiele razy, ale jeszcze nigdy nie wysyłałam. I teraz jak już sobie sprawdziłam, jak się wysyła, to słuchajcie, niedługo robię wyprzedaż szafy absolutnie, totalnie, bardzo dużą, bo mam dużo rzeczy takich, które chciałam sprzedać, ale nigdy nie wiedziałam, jak to się, wiecie, jak to się wysyła i tak dalej. I zawsze się martwiłam i wysyłanie, i nakładanie tych wszystkich etykiet i tak dalej. A teraz zobaczyłam, że to jest takie proste, że to można zrobić centralnie w sekundę i będę to robić. Tylko muszę zobaczyć, jak to jest z numerem telefonu na tym. Czy mogę podać jakiś inny numer telefonu, jak wysyłam, czy jak wysyłam z mojego konta, to musi być mój numer telefonu, bo nie chciałabym, żeby mój numer telefonu gdzieś tam sobie krążył. Najwyżej kupię jakiś telefon na kartę i założę inne konto na szybko. Mam też
ogromną ochotę grania w Simsy, słuchajcie. I będę to dzisiaj zdecydowanie robić, ale zanim to chcę wam coś pokazać. Pranie zrobione. To wszystko, co tutaj ostatnio, wiecie, było do prania, no to jest zrobione. Tylko teraz jest problem taki, że ja po prostu muszę to wszystko poukładać na miejsca. I to jest kolejny problem po prostu. No ale wiem, mam spodnie tu, mam bluzy tu po wieszenia, więc dam radę. Tylko muszę to zrobić szybko, bo jak tego nie zrobię szybko, to potem będzie mi się tutaj ten bałagan znowu zbierał, a tego nie chcemy. Ja w ogóle dzisiaj miałam bardzo produktywnie, bo nagrałam dwie kampanie. No. I opublikowałam już jedną, drugą publikuję za jakieś 2 godziny, więc na Instagramie już jest też ta kampania nowa, jedna jest na TikToku. Dzieje się, dzieje! Cieszę się. A ja się z wami na dzisiaj żegnam, więc dziękuję, że byliście ze mną podczas tego filmu, a my widzimy się jutro. Więc do zobaczenia, kochani. Co tam, jak się dzisiaj czujesz? Przyszedłem poprawić humor, jeśli się dołujesz. Powiedz, czego żałujesz?